Księgów, które nazywamy zwlekaniem i przeoblekaniem. List do Efezjan, 4 rozdział. 21 werset na razie. List do Efezjan, 4 rozdział, 21 werset. Albo może przeczytam od 21 do 24 teraz. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią złotnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Techniczne rzeczy związane z tożsamością w Chrystusie, z wchodzeniem w tożsamość w Chrystusie i, że tak powiem, z wyszlifowaniem funkcjonowania w Chrystusie. Prawda jest tylko w Jezusie. To jest pierwsza zawsze, to są zawsze moje pierwsze nauczania na szkole wiary. Prawda. Prawda to w ogóle jest Jezus. Prawda to nie są fakty jakieś. Rozumiecie? Prawda to nie są fakty. Na przykład ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że ma raka, i on twierdzi, że to jest prawda. Nie. To przychodzi albo ma coś, na to prawda. To nie jest prawda. Prawda to jest osoba. Prawda jest w Jezusie. Prawda to są Jezusa poglądy, to są Jezusa toki myślowe, Jezusa emocje, to są Jezusa w ogóle, to jest Jezusa zdanie, to jest to, co Jezus zrobił, to, co Jezus robi, to, kim Jezus był. To jest Jezus. Prawda to jest Jezus. Jak coś odbiega od standardu Jezusa, to jest kłamstwo. Tak? Jak to jest szczere, faktyczne, wiesz, o co chodzi? Po prostu. Ktoś ma depresję, na przykład mam depresję, mówi na przykład, nie? I on doświadcza tej depresji, on ma takie fakty, że ta depresja jest, że tylko to, że on jest smutny, że on ma zjazdy, że on ma to, że on czuje wszystko, i on mówi, to depresję mam. I to on to mówi, ja mówię, no ale to nie jest prawda, że masz depresję. No prawda, bo mi kartkę wyjmuję, tu mam napisane, mam depresję, ja mam w głowie tą depresję i cały jestem depresją, cały jestem. Ja tak czuję. Ale tak mamy. Ale nie, to nie jest prawda, bo mówię, to jest fikcja. Jesteś w Chrystusie, jestem. W Chrystusie nie ma nigdy depresji. Zaczynamy pierwszy bieg od tego, że nie masz depresji. Zgoda? Nie, że nie będziesz, na to nie masz. Nie masz depresji. Teraz, a teraz porozmawiamy o tym, czym jesteś oszukiwany, ja cię nauczę wyjść z tego kłamstwa. Bo to terapia jest. Tylko inna niż światowa. Rozumiesz? Światowa terapia, ktoś mówi, tak, masz depresję, ja cię rozumiem. Ja ci pomogę w tej depresji przetrwać. A chrześcijańska w cudzysłowie terapia to nie ma depresji, to jest w Chrystusie. To jest na początku. Uwierz, że nie masz. Tak? I zaczynamy ruch. Tak? Więc prawda jest w Jezusie, prawda jest w tym, co Jezus zaprezentował pod każdym względem. Sprawdza. Dlatego tak ważne, że jeszcze raz powtarzam, badanie życia Jezusa. Jezus to jest dla nas numer one, ludzie. Te teksty, które tutaj i proroctwo, i głoszenia gadki, w ogóle, że to w Jezusie musimy, że do Jezusa wracamy, to nie są slogany, rozumiecie, o co chodzi? To nie są slogany żadne. Tylko to jest w ogóle cały czas pokazywanie tego kierunku, który w ogóle jest pierwotypem. No gdzie ja mam w ogóle iść, jak ja jestem w Jezusie, teraz Pania mi odeszła od tego toku myślenia, to ona musi z powrotem wrócić. Bo to w Jezusie jest prawda. Ludzie, że jak ty czujesz coś innego niż Jezus, tak? To rozumiesz, że ty krzywo czujesz? I co mnie obchodzi, że ty czujesz? Że ja się nie zgodzę z tym, że ty tak czujesz, ja nie będę z tobą teraz siedział i nie będę się cieszył, że ty tak czujesz, albo współczuł ci. To co to znaczy, jak ja ci współczuł? Jak ty czujesz źle, krzywo, ja bym ci miał współczuć, to ja bym musiał stać się uczestnikiem twoich grzechów. Ale świat mnie poklepał po pupci i powiedział, Arturek, w porządku, bo przecież ty jesteś taki
fajny i ty umiesz naprawdę, jesteś też taki, zapomniał się takie ładne słowo, jest po pierwsze, empatia. Empatycznie jesteś aktywny. Ja mam wywalone na empatię. Wiesz dlaczego mam wywalone na empatię? Dlatego, że ja nie chcę być uczestnikiem tych grzechów. Jak ktoś się czuje krzywo, to ja nie będę mu współczuł, bo ja mu w ogóle nie współczuję, bo współczuć to znaczy współodczuwać. Ja nie odczuwam tego, co on odczuwa i nie będę ściemiał, że odczuwam. Przepraszam. Będę zwariował. Ja muszę powiedzieć, ja te krzywo czuję. Nie zamierzam Cię zrozumieć. Znaczy rozumiem, dlaczego krzywo czujesz. Pokażę Ci korzeń problemu. I będę z Tobą, rozumiesz, do końca, jeśli tylko zechcesz, żebyś z tego wyszedł. Bo prawda jest w Jezusie. Nie ma innego. To, co czujesz, to jest krzywe. Ja naprawdę mówię, bo ja przerobiłem to w sobie. Ja wszystkie swoje uczucia wziąłem, przerobiłem w ogóle na Chrystusowe. Przerobiłem. Rozumiecie? Stanąłem przed faktem, że wszystko, co nie jest Chrystusowe w moich emocjach, to jest zaburzenie. Teraz ustawiam, jestem zaburzony w moich emocjach, bo ja mam krzywe emocje, Panie Jezu. Ty w życiu nie miałeś takich jazd. Nie miałeś takich, a ja mam. Jezus. Idę na terapię. Ja muszę coś zrobić, bo ja tak czuję. Ale wielu chrześcijan nie żyje w zwycięstwie, bo myślą starymi myślami. Starymi. Mówią, jestem nowy, ale nie zwlekli starych myśli, nie wywalili ich, nie zrobili z nimi roboty, terapii sobie nie zrobili. A rozumiecie? Ja dzisiaj chrześcijan dzielę na tych przed terapią i po terapii. Innych nie ma. Jak ktoś mówi, ja nie potrzebuję terapii, aha, bo nie czytałeś tego listu, to jeszcze czytałem tam. Bo zwlekanie i przeoblekanie to jest terapia. Zwlekanie i przeoblekanie nie polega na tym, że sobie usiadłem, pyk, spadło coś ze mnie, pyk, coś na mnie wskoczyło. Rozumiem, o co chodzi? Bo tak to może trzeba ciebie wskoczyć. Tak? Albo zeskoczyć, jak szamponem Fibi ją potraktujesz. To nie działa na to. Zwlekanie i przeoblekanie, badajcie, co to jest zwlekanie i przeoblekanie. To są pewne systemy, które są rozłożone w czasie. To jest tak jak ubieranie i rozbieranie. No proszę bardzo, ustaj, tak spadło mi ubranie. No nie ma tak. To się zwleka z siebie, a potem się przyobleka. Kiedy się przyobleka, jak się zwlekło. Bo jakby się przyoblekało na niezwleczone, rozumiesz o co chodzi, no to mamy problem ubraniowy. Będzie mówił, coś mi za ciasno. No za ciasno ci, bo włożyłeś trzy pary gaci. Trzeba zdjąć stare gacie, zafajdane, tak? Włożyć nowe gacie. A wielu chrześcijan to się umyło, tak? I włożyło stare gacie. I mówią, coś śmierdzę. Nie ty śmierdzisz. Śmierdzą twoje gacie. Jezus o tym opowiada. Przychodzi, zaczyna im myśl nogi. A Piotr mówi, całego mnie umył. Mówi, cały to ty czysty jesteś. Kopyta masz brudne, bo chodzisz po tych tutaj bajorach. Nie trzeba Cię w ogóle samego być, bo Ty czysty jesteś. Jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Ty się nie odrodzisz drugi raz, trzeci, piąty, dziesiąty, piętnasty. To nie na tym rzecz polega. Raz się nawróciłeś i już do nieba, koniec, kropka. Jedna wiara, jeden chrzest, jedno niebo, jeden cały czas. Rozumiesz, o co chodzi. Natomiast zwlekanie to jest zupełnie inaczej, bo ja muszę teraz zacząć zwlekać moje toki myślowe, które były do tej pory standardem w moim życiu. Pierwszą rzeczą, to ty musisz zrozumieć, że prawda to jest podstawowy element. Ty musisz zacząć o prawdzie rozmyślać i prawdę wypowiadać. To jest początek w ogóle zwlekania. Prawdę myślę, prawdę mówię. Prawdę myślę, prawdę mówię. Panie, czy prawdę czuję? Nie czujesz prawdy, w ogóle nie zajmuj się emocjami. Emocje są ci niepotrzebne do ruchu wiary.
rozumiesz, o co chodzi. W ogóle emocje, najbardziej rozedrgany element naszej psychiki, on nie jest potrzebny nam do wiary. Można wierzyć bezemocjonalnie. One się, te emocje ułożą. W zasadzie nie ma czegoś takiego, jak uzdrowienie emocji. W zasadzie takie coś nie istnieje. Bo emocje uzdrawiają się w wyniku zmiany toków myślowych. Rozumiecie? Zmienia się tok myślowy, emocja zaczyna być uzdrawiana. Sama. To tak działa, bo myśl jest silniejsza niż emocja. To jest silniejsza konstrukcja. Jak się zmienia myśl, to emocja się ułoży. A jak będziesz na emocjach próbował pracować, tak? To się w ogóle nabawisz w człowieku jakiejś choroby psychicznej. Całe życie na emocjach pracować, rozumiesz? Nie, na tym się kupę szmalu zarabia, no tak można robić, rozumiesz? Tylko my, nam nie o to chodzi, tak? No nie pracujemy na emocjach. Emocje, one się uzdrowią. Same. Jeśli my zmienimy myślenie. Dlatego zauważyłeś, że nigdzie w Biblii nie ma napisane, żeby zmieniać emocje. Nigdzie. Nigdzie. Ani jednego miejsca nie ma. W ogóle nie ma. Zmieńcie to, co czujecie, inaczej czujcie. Nie ma takich zapisów. Zmiana myślenia, bo emocja jest podłączona pod myśl. Musisz być wytrwalszy niż diabeł w myśleniu prawdy i mówieniu prawdy. Wytrwalszy. A diabeł, pamiętaj, to jest wytrwała postać. On jest przetrenowany. Człowieku, rozumiesz? Tyle tysięcy lat on się ćwiczy. Dlatego musisz lepiej ćwiczyć, więcej ćwiczyć. Bo on dobrze ćwiczy. On to sobie w ogóle, on nie ma tych treningów takich bardzo skondensowanych, bo on wie, że ten czas w pewnym sensie działa na jego korzyść. Natomiast ty musisz mieć skondensowane treningi myślowe. Rozumiesz? Myślenie o prawdzie, mówienie prawdy. Myślenie o prawdzie, mówienie prawdy. Notorycznie. Do siebie, do innych, wszędzie, weter, wszędzie. Wiesz, o co chodzi. Odpowiedzialność za zwleczenie starego człowieka leży na tobie. To ty masz zwlec. To ty musisz zwlec stary system myślowy. Stary człowiek w tym wypadku to jest stary system myślowy. To nie mówimy o starym człowieku jako o duchowej strukturze, bo to nie o tym tu jest mowa. Tak? Bo my wiemy, że nasz stary człowiek został z Chrystusem przybity do krzyża, to była część naszego ducha, to była nasza stara natura, my nie mamy starej natury. Ale teraz ten flashback starej natury, on jest odbity na naszych myślach. Tak? My myślimy jak stary człowiek. I my musimy zwlec system myślowy starego człowieka. Zwlec system myślowy. I to jest naprawdę ogromna robota, ludzie. Masz już zdolność zwleczenia i przeobleczenia. Ty już masz tą zdolność. Ty nie musisz błagać, prosić, mówisz, Panie Boże, pomóż mi zwlec moje toki myślowe. Pomóż mi przyobleć nowe. Nie, bo to w ogóle ty możesz to zrobić. Po to, o to ty chcesz prosić. Nie marnuj czasu. Tylko do roboty się trzeba. Jeżeli Bóg mówi, że możesz zwlec i przyoblec, to możesz. Masz już do tego łaskę. W łasce jest zawarta możliwość zwleczenia i przyobleczenia. Czyli totalnej zmiany myślenia. Chrześcijanie nie zmieniają myślenia, bo im się nie chce. Tak jak ludzie nie ćwiczą, bo im się nie chce. I potem są zdziwieni, że im wszystko strzyka w krzyżu, rozumiesz? Zamiast wziąć się do roboty i ćwiczyć, nam się nie chce. Bo po co mają ćwiczyć, proszę Ciebie, jak oni mają Boga w niebie. No. Rozumiesz? Im się nie chce też zmieniać toków myślowych, bo oni Boga w niebie mają. Bo jest łaska, mamy Boga, tak? I będzie jakoś. Jak będzie? Będzie tak, że odpowiedzialność złożona na Ciebie, zwleczenie i przeobleczenie nie została zrealizowana. A więc nadal myślisz jak stary człowiek, a więc nadal masz jak stary człowiek.
Nie. I zobacz, do czego dochodzimy, do paradoksu. Nie jesteś starym człowiekiem, a masz jak stary człowiek. I chrześcijanie siedzą, nosy na kwintę, zwierzone i mówią, ja już nie wiem, co się ze mną dzieje. Właśnie to się dzieje. Nie bierzesz się do roboty i masz to, co masz. No masz stare myślenie, no masz starego człowieka w swoich myślach. No. W związku z tym, jak myślisz na stary sposób, to masz stare życie. Rozumiesz? Stare życie masz. Bo masz stare myślenie. To masz stare życie. Zobaczcie. Kolosan 3:9. Mówi tak. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. W ogóle Paweł to mówi, on przez wiarę mówi do nich, zwlekliście starego człowieka. Dlaczego on to mówi? On w ogóle nie bierze pod uwagę, że ktoś nie zwlecze. On w ogóle te teksty, takie na przykład nie okłamujcie się nawzajem, to czy tamto, takie w ogóle jakby nakazy Pawłowe, to on tak śmiało je rzuca, ponieważ on w ogóle bierze pod uwagę, że ludzie zwlekli starego człowieka. W ogóle Paweł w swoich listach nie bierze pod uwagę tego, że ktoś nie zwlókł. I teraz ktoś, kto nie zwlókł, bierze świętego Pawła i czyta i mówi tak, nie mogę tego osiągnąć, co Paweł mówi. Bo Paweł pisze do ludzi, którzy zwlekli. Nowy Testament nie jest dla ludzi, którzy nie zwlekli starego człowieka. Bo oni go nie zatrybią. Oni nie przejdą pewnej bariery. Oni bez przerwy będą się bujać. W niezrozumieniu. Mówią, tego nie mogę. Tego nie mogę. Tego nie mogę. Bo nie zwlekłeś. To jest napisane, że był gościnny, a ja nie lubię ludzi. No teraz co mam zrobić? Nie zwlekłeś starego człowieka. Nie zwlekłeś. A jak mam zwlec? Pójdziesz do domu, usiądziesz na swoim stołku i będziesz myślał tak. Jestem gościnny. Cudownie gościnny. Bardzo lubię robić ludziom obiad. Uwielbiam sprzątać po tych ludziach. Będę zawsze gotował do ludzi. Będę mył podłogę. Nie będę ochrzaniał ludzi za to, że mi obsrali kibel. Cieszę się, że to zrobią. Umyję ten kibel. Ja kocham być kibel po moich braciach i siostrach. I teraz to zaczyna powiedzieć. Myślenie, wyznanie, myślenie, wyznanie, myślenie, wyznanie, myślenie, wyznanie. Którego się razu patrzysz, a ty jesteś gościnny. Ty wchodzisz do kościoła i ty mówisz do kogoś, może byś do mnie przyszedł. Ktoś mówi, wiesz, nie mam czasu, a ty go trzymasz za rękę. Przyjdź do mnie, dawno mnie nie byłeś. Sam się sobie dziwisz. Co zrobiłeś? Zwlokłeś i przeoblekłeś. Ale po co? Jak wolę czytać i mówić, nie daje rady być gościnny. Takie mamy emocje. No i komu? Rozumiecie, bo ja mam tutaj prosty problem, dlaczego ludzie mają problemy? Pismo Święte Nowego Testamentu jest dla ludzi, którzy zwlekli. Paweł mówi, zwlekliście starego człowieka. W ogóle? Ja to w ogóle do ludzi mówię, biorąc pod uwagę, że zwlekli starego człowieka. A ktoś nie zwlekł starego człowieka, to mu nie rozumie. Kupa ludzi w tym kraju mnie nie rozumie, bo nie zwlekło starego człowieka. Nie mają zmienionego myślenia. Rozumiecie? Siedzą w swoich krajdołkach. Myślowych. Moi bracia i siostry siedzą w starym myśleniu, dlatego nie rozumieją myśli apostolskiej. Dlatego. Bo nie zmienili swojego myślenia. To jest powód. Bo ja mówię jak do ludzi, którzy zwlekli i przyoblekli. Bo jak Pismo Święte mówi, że coś możesz, to ty coś możesz, a nie zastanawiasz się, no tak, nie mogę i dlaczego. No kurczę, no ludzie. No ja, przecież to nie jest tak,
Przecież jesteśmy własni, amen? Jasno, tutaj jest lekkie. Boża zdolność w nas. Jeżeli tu jest coś napisane, tak? To ja to mogę zrobić, kropka. Mogę być zdrowy, mogę być silny, mogę mieć pieniądze, mogę kochać, mogę być zadowolony z życia 24 godziny na dobę. Mogę? No mogę. Nie jestem, jak nie jestem, to znaczy, że mam stare toki myślowe. Myślę jak stary człowiek. Muszę zwlec te toki myślowe. Muszę przyoblec nowe toki myślowe. A to wymaga treningu. No wiara się nie może poruszać po starych tokach myślowych. No wiara mówi, Chrystus wziął na siebie twoje choroby, jesteś zdrowy jak wykros płodowy, a ty chorujesz, czy coś boli. Rozumiesz, o co chodzi? No i teraz jak ty nie zwleczesz tego systemu myślowego, że to, co czujesz, to jest prawda, okej, okay, no to ty jesteś ugotowany. Krzyż nie działa. No nie działa krzyż w twoim życiu. No i przychodzisz i faktycznie mówisz, no nie działa krzyż w moim życiu. Ja mówię, no nie działa, no kurczę. Co zrobić? No nie działa. Możesz mi jakoś pomóc, Artur? No nie mogę, przepraszam. No nie mam metody już. Na ciebie już nie, to by nikt nie pomoże. Nikt. Nie, nie można pomóc. Wyeliminowałeś najpotężniejsze narzędzie mocy we wszechświecie i próbujesz przyjść do mnie, tak? I uważasz, że ja w ogóle mam sposób na ciebie? No nie mam sposobu na ciebie. Na ciebie nikt nie ma sposobu z Bogiem na czele. Nikt. Bo ty wyeliminowałeś źródło mocy zwane krzyżem, przyjmowane przez wiarę, z uwagi na to, że dzisiaj nie chcę zmieniać toków myślowych. I masz pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste. Bo tamtemu się wiedzie, a mnie się nie wiedzie. Jak to jest możliwe, że jemu się wiedzie, a mi się nie wiedzie, jakieś przekleństwo jest na mnie? A więc co jest na tobie? Przekleństwo, no to się na muszę pływać. Przekleństwo, żeby we mnie wyplenili. W Krotoszynie. I koniec. Jesteś nowym, wolnym stworzeniem. Zwlekaj stary sposób myślenia. To nie jest, ty nie jesteś grzesznikiem, nie mogącym zwlec. Ty nie jesteś człowiekiem pozbawionym mocy. Ty jesteś ustawiony w miejscu absolutnej możliwości zwleczenia. Tylko zależy to od ciebie. Tylko i wyłącznie. Czy chcesz, czy nie. To jest twoja sprawa. Rozumiesz? Zrozumcie, Pismo Święte to nie jest księga dla ludzi niezmotywowanych. Rozumiecie? Dla niezmotywowanych jest Koran. Koran trzeba sobie kupić i Koran czytać. To dla niezmotywowanych. Tam jest napisane, jak nie zrobisz tak, Allah ci urwie rękę. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. To jest dla niezmotywowanych. Pismo Święte nie jest dla niezmotywowanych. Łaska nie jest dla niezmotywowanych. No. Bo łaska cię nie straszy. Bóg cię nie straszy. Tak? Bóg cię nie trzyma za gardło i nie mówi musisz. Bóg mówi ja cię kocham. Jesteś w Chrystusie, no kocham cię, no że ty głupi jesteś dalej, no to co ci zrobię, no dzieciaki, no, taki dzieciak. Tak kiedy się dziecko urodzi, no, specjalnej troski. No takie, jestem dobrym ojcem, no, ale patrzę z politowaniem. Ten chodzi do tyłu, ten chodzi bokiem, ten pluje i na niego leci. No, mam dzieci, no. Mówi, w ogóle wiesz, ja nie mówię, się za głowy trzymają i wiesz, mówię, panie, czy tak się zacznie, może by załatwił. Kiedyś był tego bliski, mówił, wytracę i nowe stworzę. Żartowo. Ale takie mamy fakty. Jeżeli chrześcijaninowi nie idzie coś, odpowiedź jest prosta. Ten człowiek nie zwlókł i nie przyoblekł. Rozumiecie? Nie zwlókł i nie przyoblekł. Tak jest i koniec.
nowym stworzeniem i przynależeć się nowy sposób myślenia. Jako nowe stworzenie, Bóg do ciebie mówi jako do nowego stworzenia, opierając się na tym, że zwlekłeś i przyoblekłeś. Skąd tyle fałszywych objawień? Wiecie skąd? Bo ludzie nie zwlekają i nie przyoblekają, jednakże cały czas mówią: Panie, do mnie mów. I oni myślą, że Pan do nich mówi. Pan nie mówi na żadnym poziomie tego, co stare. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Nie ma czegoś takiego, że chory człowiek przychodzi do Boga i słyszy taki głos: rozumiem Ciebie. Albo na przykład człowieku, tacy prorocy, ja na planie jestem zegarą chłosty dla ruchu proroczego, naprawdę. Normalnie powinno się chłostać tych, którzy fałszywie prorokują. Chłostać. Człowieku, wiecie dlaczego się powinno chłostać? Dlatego, że ja dostaję masę informacji, rozumiecie, cały czas. Dzwonią do mnie i mówią tak: był u mnie prorok. Czy ja byłem u proroka. I prorok mi powiedział tak: to już chory człowiek, to już się zaraz skończy niedługo. Jeszcze trochę i już zaraz Pan cię uzdrowi. Rozumiesz, o co chodzi? Chłosta zamiast kolegi dla proroka. Jakby mu wlali 40 razy bez jednego po takiej usłudze, to więcej by nie otworzył buzi, nie gadał takich bzdur. Nie wprowadzałby człowieka w nadzieję, zabierając mu wiarę. Nie powiedziałby do człowieka takiego czegoś, bo to nie jest proroctwo. Ja przeklinam takie proroctwa i te służby prorocze przeklinam, co tak prorokują. Przychodzi chory, zbolały człowiek, a ten mu mówi, że to się kiedyś skończy i że Pan go uzdrowi. Bo on to widzi, ma widzenie. Rozumiesz? Widzenie ma. Jak ja po LSD. Takie ma widzenie on. Co żarło do plew? Że to jest plucie na krzyż. Plucie na krzyż. Jeszcze wplątywanie w to Boga. Taki człowiek powinien dostrzegać prostą informację. Jesteś zdrowy. Każda choroba została przybita do krzyża. Dawaj, będę się modlił. Dawaj, pouczę cię. Rozumiesz? Jak można? Prorok z niezwleczonym starym tokiem myślenia i z nieprzewleczonym nowym, rozumiecie? To jest rzeka kolczatka na drodze. Dlatego wzbudzamy ruch proroczy, prawidłowy ruch proroczy, który rozniesie każdy inny ruch proroczy. W peszynę! W peszynę! Rozumiecie? Rozniesie. Bo to jest po prostu krzywdzące i niszczące dla człowieka. Takie opowiadanie ludziom rzeczy. Żeby uczynić to, co Bóg mówi w Słowie, nie możesz zacząć od czegoś innego, jak tylko od zmiany myślenia, od zwlekania i przyoblekania. Bo ty inaczej nic nie zrobisz z tamtych rzeczy. Inaczej nie osiągniesz i żadnej obietnicy nie weźmiesz. Żadnej. Rozumiesz? Nie dasz rady. W liście do Efezjan w 6 rozdziale jest napisany hełm zbawienia. Hełm zbawienia to jest nowy sposób myślenia. Przywdziejesz hełm zbawienia. Głowę się chroni. Rozumiesz? O, ja was zawsze uczę, on mówi tak. Najważniejsza jest głowa. Chroń głowę podczas walki. Chroń głowę. Rozumiesz? Bo tam masz mózg. Wiecie, czego uczą? Wykrzykaj, obijają cię. Stoisz, jest takie coś, że stoisz, podchodzą do ciebie w rękawicach i cię tłuką. Tłuką cię. Twoi koledzy. To jest normalna procedura. Musisz mieć wyćwiczone tak ciało, żeby twoje ciało było twarde jak skała. Wtedy nadstawisz ciało, a ochronisz głowę. Rozumiesz, o co chodzi?
Chodzi o ochronę głowy. I chłopaki podchodzą, cię leją, leją. Żebra ci pękają, a oni cię leją. Bo żebro się zrośnie. Mięsień jak ci proszę ciebie się rozszczepi, się zrośnie. A tutaj możesz umrzeć. Bo ja ma tego uczył. Musisz być twardy. Tak? Głowa jest najważniejsza. Przyłbica zbawienia. Jeżeli nie ochronimy naszego umysłu poprzez zmianę myślenia, tak? To jesteśmy ugotowani. List do Rzymian 12:2. List do Rzymian 12:2. A nie upodabniacie do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie pozwól, aby ten świat zgniótł cię do swojej formy. Przez całe twoje życie programowałeś się systemem tego świata. On cię programował, zaprogramował cię. Świat cię zaprogramował. Ty musisz w ogóle to zrozumieć. Zaprogramował ci świat. System świata cię zaprogramował. Twoje na przykład przekonania, różne takie wbite, mocno przekonania, emocjonalne przeżycia, to jest program tego świata. Rozumiesz? Bo on cię od urodzenia programował. Od urodzenia. Od urodzenia na przykład programowano cię w ten sposób, że za dobre się wynagradza, za złe karze. Taki program ci wbito do bani. Zobacz, co to jest. Za dobre się wynagradza, za złe karze. Od małego. Taki program. I teraz ty wchodzisz w Chrystusa i ty masz ten program. I teraz co wiesz, co robisz? Albo ty zmienisz myślenie, zwleczesz i przywleczesz, albo obudujesz doktryną to, co masz w głowie, ten program światowy i świat dalej będzie. On będzie dalej cię prowadził. No zobaczcie, jakie są ruchy chrześcijańskie. Jak religia w ogóle miażdży w ogóle duchowość. Świat ukształtował swoje poglądy. A to są wszystko śmiecie. Diabeł to jest autor systemu tego świata. Świat przede wszystkim propaguje strach. Strach. Strach to jest absolutnie przeciwna strona wiary. Strach to jest przeciwna strona wiary. To jest druga strona. W ogóle wiara nie ma nic wspólnego ze strachem. Nic. Nic. Każdy strach jest przeciwieństwem wiary. Każdy strach. Każdy niepokój. Każda myśl nostalgiczna. Patrz, coś zrobiłeś w życiu i na przykład coś strzeliłeś w życiu, nie? Przywrócenie tego myślą jest powodowane przez ducha strachu. Przywracasz to myślą, rozważasz, jesteś gotowy. Rozumiesz? Nowy sposób myślenia, tak? On mówi tak. Stare przeminęło. Oto wszystko uczyniłem nowe. Nigdy nie wracam do mojej porażki. Nigdy. Ani jedną myślą nie wrócę do mojej porażki. Amen? Zobacz, co to jest. To jest wiara. Ja ci pokazuję przeciwstawne. I to się mieści wszystko w tokach myślowych. A na przykład, jeżeli wrócisz, to automatycznie załączysz program świata, który jest ci wgrany do bani. Rozważysz swoją porażkę i zaczniesz się zastanawiać, dlaczego tak się stało, bo auto muchę przejechało. Zrozum, nie ma w ogóle takiego czegoś, co masz myśleć. W ogóle. Nie, to nie zadajmy pytań. Ale zaczynasz się pytania. Panie Boże, czemu tak się stało? I już mamy rozmowę z diabłem. Już ludzie z diabłem rozmawiają. Bóg nie rozmawia z tobą o swoich porażkach. W ogóle nie. Dojście do korzenia problemu jest jednorazowe.
Jeżeli jest potrzeba dojścia do korzenia, to zaczynasz widzieć ten problem, natomiast już po tym nigdy więcej Bóg nie rozmawia z tobą o twoim problemie, o żadnym korzeniu, o żadnych innych rzeczach. On o tym nie mówi już z tobą. On ci nie przypomina tych rzeczy, on nigdy w życiu nie poprowadzi twojego myślenia do takiego miejsca. Nigdy. Sam się tam prowadzisz, bo masz wgrany program ze świata. Rozważanie porażek, taka część programu. Czemu mi się nie udało? Czemu takie błędy popełniłem? Panie Boże, powiedz mi. I wtedy słyszy się głos. Synu mój, popełniłeś te błędy, bo jeszcze mnie nie znałeś wtedy. Ludzie mówią, o Pan mi powiedział, wiesz, no wie weź. Uciąłeś sobie pokawędkę z demonem. Z demonem. Bóg nie rozmawia o porażkach, bo ty jesteś w Chrystusie. W Chrystusie jesteś. W Chrystusie. Ale program ze świata cały czas działa, jeśli go nie wywalisz. Program musi być wywalony. Bo ten program będzie podawał strach. Strach. Przecież człowieku, rozważanie porażki, tak, powoduje automatyczne uwolnienie lęku do podejmowania nowych wyzwań. To proste jak drut. Rozważanie porażki powoduje automatyczne, tak, zamknięcie się na nowe wyzwania. Lęk przed nowymi wyzwaniami. To jest porażka. Wiara w to, kim jesteś dziś, uruchamia nowy system myślenia. Musisz rozważać to, kim jesteś dziś. Musisz mieć całe toki myślowe o tym, kim jesteś dziś. Jak jesteś wspaniały, jak jesteś cudowny, jak jesteś zaradny, jak jesteś ładny, jak jesteś sympatyczny, miły, grzeczny, klarownie się wypowiadający, niesamowity, przyjemny w obyciu. Bo taki jest Chrystus. Taki jest Chrystus. Jesteś w Chrystusie. Rozważasz siebie w Chrystusie. Jesteś jak Chrystus. Masz cechy Chrystusa. Zobacz. Jeżeli wprowadzasz stały system myślowy o tym, kim ty jesteś, jaki ty jesteś, tak? To zaczyna przeć na stary system myślowy. Jak spychacz. Przecież ja, jak mówię o sobie dobrze, to nie dlatego, że ja takie slogany mam. Że ja taki sobie dynk zrobiłem, że ja mówię, że ja jestem fajny czy coś. Nie. Ja za takiego siebie uważam. Mam bardzo wysokie mniemanie na swój temat. Bardzo wysokie. Ja uważam, że wszystko mi się należy. Rozumiecie? Uważam, że wszystko mi się należy. Uważam, że nie będę na tym pracował. Rozumiecie? Należy mi się za darmo. Mi się należy. Należy mi się. Nie zamierzam tego wypracować. Ja uważam, że mi się należy szczęście. Należy sukces. Mi się to należy. Należy mi się to. Dlaczego mi się to należy? Bo jestem w Chrystusie. Aleluja! Ja jestem w Chrystusie. I mi się to należy. Ostatnio napisałem. Dzisiaj łaska jest prawem. Mi się należy. Bóg mnie nie robi łaski, że mi daje łaskę. Mi się to należy. Dlatego ja nie chodzę wokół Boga, rozumiesz? I go tak palcem nie dotykam. Bo ja nie jestem inwalida. Rozumiesz? Ja nie jestem niepełnosprawny. Jestem pełnosprawny. Mi się to należy. Ja wiem, kim ja jestem. Ja znam swoją wartość. Tylko ten sposób myślenia będzie wypierał stary sposób myślenia. Tylko ten sposób myślenia jest myśleniem odważnym, jest myśleniem silnym. Tylko tutaj nie będzie strachu, rozumiecie? Tu nie będzie strachu.
Jestem wart miłości. Jestem też kochający. Ktoś jak mnie pokocha, tak? To odniesie wielki sukces. Warto mnie kochać. Warto. To jest coś, co musi towarzyszyć twojemu życiu. Myślenie takie. Jak się tak myśli? Napędza się to, napędza się to. Czy to w ogóle, jak wykorzystujesz swoją wyobraźnię? Gdzie jesteś w tej wyobraźni? Kim jesteś w tej wyobraźni? To w tej wyobraźni powstają te rzeczy. I nie bój się, tylko mówię, o, to wbije cię w pychę. Uspokój się z tą pychą. Z pychą, człowieku. Jaka pycha? Pycha to jest w ogóle bycie samodzielnym, bo to jest pycha. To jest cholerna pycha. Udowadnianie komuś czegoś. To jest pycha. Pokazywanie się z dobrej strony, wypracowywanie. Pokazywanie się, ile ja już to włożyłem w swoje prace. Wiesz, o co chodzi? A ja bardzo chętnie pokazuję, że w ogóle nie włożyłem to w swoje prace. Na takich zasadach do ciebie, że niczego nie zrobiłem. Ja w ogóle trenuję tylko to, kim jestem. Rozumiesz? Ja nie trenuję dobrych uczynków. Ja się nie zajmuję kolekcjonowaniem dobrych uczynków. Bo to jest hobby jakieś. Jakaś warownia hobby. Przyoblekanie to zastępowanie swoich myśli myślami Boga. To ustania do działania w mocy. Zastępowanie myśli swoich myślami Boga, to cię ustalnia. Myślisz jak Bóg. Bierzesz myśli Boga i zaczynasz nimi myśleć. Zaczynasz je powtarzać w swoim umyśle. Zaczynasz w ogóle je wypowiadać. Cały czas, cały czas, cały czas. Taką kulturę stwarzasz. Możesz na przykład stanąć w takim miejscu, że będziesz miał mało do powiedzenia przez pewien okres czasu. Bo okazało się, że byłeś tak zaprogramowany systemem tego świata, że trajkotałeś jak trajkotka, przez ciebie, tak jak świat mówił, a teraz okazuje się, że jak ty przestajesz mówić tak jak ten świat, to masz mało do powiedzenia. Tak, bardzo możliwe, że masz taką chudą osobowość. Okej, okay, ja to rozumiem. Na początku tak jest. Masz bardzo chudą osobowość w Chrystusie. Zaraz się rozwiniesz, zaraz się rozkręcisz, zaraz, poczekaj, nie bój się. Tak? Zaraz będziesz miał przyrost. Tylko myśl myślami Boga i mów myśli Boga. Rozumiesz? Choćby to nie wiem jak polało. Dziś jesteś synem. Mówienie sobie inaczej niż mówi Bóg o tobie, to jest obelga dla Boga, to jest obraza dla Niego. Jako syn musisz myśleć tak, jak myśli o tobie ojciec. Rozumiesz? Na przykład ojciec myśli o synu tak, wszelka władza jest ci dana, synu. W ogóle kiedy się wstawiłeś w miejsce Jezusa, kiedy mówi o sobie, że jest Synem Bożym, staw się tam. Jak będziesz czytał pro ciebie, że Jezus mówi o sobie, że jest synem, albo w ogóle, że mówi, że jest synem, to siebie tam wyobraź. Wyobraź sobie siebie. Tak. Władza została dana Synowi Człowieczemu. Władza mi została dana. Mam władzę. Halleluja! Jak Himen. Mam władzę. Mam władzę, bo jestem synem. Synem. To jest zupełnie inne podejście. Jako syn mam dostęp do tego, co należy do ojca. Idę, biorę, w ogóle wierzę, że widzę. Syn w ogóle to jest postać, która w ogóle wie, ona wie, że widzi. Wie, że widzi, nie podważa tego, że widzi. Tak? Bo syn widzi wszystko, co czyni ojciec. Na przykład. A to trzeba myśleć o sobie jako synu, wypowiadać się jako, o sobie jako synu. A jak można przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, objaw mi coś. I przyszedł człowieku po kraka, uklęknął, Panie, objaw mi. I on myśli, że to jest pobożne. Wiesz, o co chodzi?
Ja sam jak po krakach tak chodziłem niejednokrotnie. Coś mi się tam roiło w tej głowie, nie wiem, że tam mi objawy. W ogóle to nie tak działa. To bzdury. Bo ty jesteś synem i ty widzisz. Ty wierzysz, że widzisz? Ja nic nie widzę, bo ty nie wierzysz, że jesteś synem. O. Jak nic nie widzisz, to nie wierzysz, że jesteś synem. Jak siedzisz, nic nie widzisz. Bo syn widzi wszystko, co mówi, co robi ojciec. No proszę cię. Myśl o tym, że jesteś synem. Ogłaszaj, że jesteś synem. Idziesz na modlitwę, powiedz, dzień dobry tato. Przyszedł synuś. A nie padaj na kolana, nie mów panie, objaw mi. To w ogóle są dwie inne osoby. Dzień dobry tato, tak? Zasiada do twojego stołu, tak? A objaw mi to panie, to są dwie różne osoby. Ta pierwsza myśli myśleniem Bożym, ta druga myśli myśleniem światowym. Rozumiesz? Przyszedł syn, syn. Czasem patrzę na naszego syna. Człowieku, to jest syn. Przyjdzie, przejdzie, otworzy lodówkę, coś wyjmie, wróci, do siebie pójdzie. Wiesz o co chodzi? Jak taki syn przeszedł. Okej? Okay? Przejdzie koło mnie. Czasami mnie nie dotknie nawet. Czasami powie cześć, czasami nie powie. Poszedł, wziął z lodówki jakieś żarcie, wrócił do siebie w pokoju, zamknął się. Syn! Syn! Rozumiesz? Ale jak on by wyszedł z pokoju, uklęknął i powiedział, panie, objaw mi, że mam zjeść dzisiaj. Gdzie jest kiełbasa? Panie. Ja bym w ogóle usiadł, powiedział, na terapię mam. Nie, on przychodzi w gaciach, przejdzie, rozumiesz o co chodzi. Tak jak wyszedł, tak poszedł, wziął, poszedł. Syn, przyszedł. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby mnie się zapytał, czy może coś zjeść z lodówki. Nigdy. Nigdy nie pytał mnie też. A jak jeszcze, a jak tam coś nie ma, to jeszcze mówi tak, to nie ma tego, tego nie kupiono, to jest? Nie, bo i teraz ojciec odpowiada, nie, bo na zakupach jeszcze nie go. A to jak będziesz na zakupach, to weź to kup. O, porozmawiał syn z ojcem. Ok? Proste? To proste jest? To jest proste. To jest tak cholernie proste, tak? A diabeł to tak cholernie w ogóle ukręcił człowieku. Taki super powiedział. Bo syn widzi, co jest. To jest jego dom, to jego lodówka, jego. Ten ojciec jest. To pycha, nie, to nie jest pycha, to nie jest pycha. To nie pycha, akurat nie to. A ty jesteś synem. I ty musisz mieć mentalność syna. Ja ci pokazuję, ty musisz zwlec inną mentalność. Każda inna mentalność jest krzywa, rozumiesz? Nieważne, czy ona jest dobra czy zła, ona jest krzywa. Najpierw jest się synem, potem jest się sługą. Jak masz mentalność sługi, tak, to nigdy w życiu nie będziesz w stanie, tak, zafunkcjonować jako syn, bo musisz wyprzeć mentalność sługi, przyjąć mentalność syna, dopiero wtedy, tak, będziesz sługą. Nie odwrotnie. Bo pierwotnik bycia sługą, tak, to jest ze świata. Najpierw syn, potem sługa. Służą synowie. Służą synowie, służą synowie. Nigdy nie jesteś, nie będziesz w stanie przyjąć od Boga tego, co dla ciebie ma, jeśli nie zaczniesz odnawiać swojego umysłu. No, to jest mega istotna rzecz.